Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Marx miał taką ideę, że społeczeństwo trzeba rozwalić w drobiazgi, no i wtedy zbudować od zera. Dzisiejsi komuniści amerykańscy mają to samo spojrzenie na zagadnienie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szczeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No, komuniści opanowali w Ameryce praktycznie wszystko. Na razie Ameryka ma jeszcze ten kapitał, jeszcze jakoś się toczy, no ale rozwalają. Rozwalają. Dlaczego rozwalają? No, 50% młodzieży poniżej 30 roku życia uważa, że socjalizm jest fantastyczny. Straszna ilość młodzieży poniżej 30 roku życia myśli, że Ameryka to jest jedno wielkie zło, które nabroiło bardzo dużo przeciwko wszystkim na świecie. No i połowie Amerykanów nie szanuje homoseksualistów, zniewoliło czarnych i tak dalej, i tak dalej. No nie jest to najlepsze, kiedy społeczeństwo w ten sposób myśli, no ale rozwiązaniem, jakie jest rozwiązanie? No rozwalenie kapitalizmu. Jak można rozwalić kapitalizm? No można rozwalić kapitalizm w ten sposób, że trzeba wytłumaczyć ludziom, że na przykład kapitalista sobie zawsze poradzi. Kapitalista sobie zawsze poradzi, jeżeli mu ukradną, no to ubezpieczenie zapłaci. Lenin to zawsze mówił, że ukraść burżują, no to nie jest złodziejstwo, to jest wyrównanie krzywd. No i teraz właśnie w ten sposób mówią. Kradnijcie od korporacji, bo to jest... oni sobie poradzą. No i komuniści na przykład w wielu stanach, między innymi w Nowym Jorku, w Kalifornii, co zrobili? No lata temu, jeżeli ktoś poszedł i ukradł, no jak ukradł kromkę chleba, no to go wypuścili. Jak ukradł tam jakieś za parę dolarów, no to go aresztowali i go wypuszczali. W pewnym momencie no to były takie trzy kradzieże i do więzienia. Także jeżeli ktoś był złapany, ukradł tam 10 powiedzmy kromek chleba, czy 15 bochenków, czy cokolwiek tam było, no to mu puszczali, później był recydywistą drugi raz, no i trzeci raz, jak był aresztowany, no to szedł do pudła. No i zawsze takie były artykuły, że człowiek skazany tam za paczkę papierosów, albo człowiek skazany tam za czapkę, którą ukradł. No, nigdy nie mówili, że to już było czwarty, piąty albo siódmy raz, kiedy to ukradł i kiedy go złapali. No bo jeżeli ukradł jeszcze 15-20 razy wcześniej i ten właściciel sklepu nie ścigał go, bo nie chciał być przebity nożem, no to właśnie w ten sposób to się działo. No i komuniści w Kalifornii przekonali społeczeństwo kalifornijskie, że trzeba zagłosować. No nie tylko, tak jak mówię, nie tylko w Kalifornii, w paru innych stanach przegłosowali, że to jest w zasadzie sprawa bez ofiary, tak? Także to jest sprawa kryminalna bez ofiary, także to nie można traktować tego jako sprawę, jako przestępstwo. No i ludzie zagłosowali, że to jest przekroczenie. Że to jest przekroczenie. Kradzież taka mała to jest przekroczenie. No i teraz przekroczenie, no i doszli do wniosku, do ilu pieniędzy można wybrać, można odpuścić ludziom i powiedzieć, że to jest przekroczenie. No przekroczenie, a przestępstwo to jest dramatyczna różnica, to nie wchodzi prokuratora, to nie prokuratura. Przekroczenie, no to są małe różne pierdoły. No ale teraz to się wszystko zaczęło. Jak prawodawcy zmienili prawo, że kradzież, czy no kradzież w sumie do $950 jest tylko przekroczeniem, no to teraz w Ameryce są napady. Są napady, kradzieże, wpada tam 5 czy 10. Jak ukradnie
5 czy 10 tysięcy, no to każdy ma powiedzmy poniżej $1000, no i wtedy jest to przekroczenie. To, że to jest w zasadzie napad z młotkiem w ręku, to jest, że drzwi są rozwalane, to, że przewracają tych sprzedawców, no to nie jest brane pod uwagę. Po prostu prokuratorzy ich wypuszczają, no i to wszystko rozbestwia. Jak to rozbestwia, no to teraz co się dzieje? No naturalnie to się dzieje, że w tych rejonach powiedzmy bardziej takich, gdzie ciężko się sklepom utrzymać. No są pewne dzielnice, które powiedzmy te sklepy otwierały się. Starbucks jest niesławny z tego, że oni zawsze przez ostatnie parę lat to szli i mówią, otwieramy w tym miejscu, no bo tutaj jest ta dzielnica powiedzmy kolorowych i tutaj niemożliwe to jest to, żeby wszędzie biali mieli Starbucksy, a w dzielnicy kolorowych nie było. No ale to zaczęły się skarżenia, tam z dwóch wygrało parę milionów za to, że przyszli siedzieli. Menadżer przyszedł i mówi, że mają coś kupić, no to oskarżyli go o rasizm i wygrali parę milionów. W tych wielu dzielnicach te wielkie sklepy, domy towarowe są nieustannie okradane, to się ludzie zamykają. Sklepy z jedzeniem też są nieokradane, no bo też niektóre całe te sieci sklepów otwierały. No a teraz jest coraz gorzej. Teraz są kompanie, które są na sprzedają akcje publicznie, między innymi Dick Sporting Goods, czy Foot Locker, czy Home Depot. To akcje spadają dlatego, że ludzie widzą, że te budynkowe biznesy nie mają szansy po prostu przy tej działalności i to się rozlewa na miasta, gdzie to się nie działo, zawsze znajdują się jakieś bandziory, które podjadą 10 czy 20 kilometrów, 10 czy 20 mil, no i okradają. Policja nic nie robi, ci pracownicy, którzy tam pracują, no to nie mogą nogi podstawić ani dać spiąchy temu złodziejowi, bo są zwalniani. Były takie przypadki. No i spada cena tych akcji, no i szefowie tych firm mówią, że no, ludzie troszeczkę mniej kupują w tych sklepach w budynkach, no ale drugi problem to jest tak, że inwentaryzacja się skurcza. No, inwentaryzacja się nie skurcza, tylko inwentaryzacji po prostu nie ma, no bo inwentaryzacja jest okradana, no ale niestety politycznie poprawnie ci wszyscy właściciele tych firm nie mówią tego na głos. No i to jest właśnie ta makabra, że taki normalny, prosty, czysty język, jeżeli ktoś by zaczął mówić, że kradną na potęgę, zamiast owijać to w bawełnę, no to by spowodowało, że ludzie by zrozumieli, politycy by zrozumieli, że takie złodziejstwo ekonomiczne, no to nie jest to sprawa kryminalna bez, no nie jest sprawa kryminalna, tak? Przestali nazywać to sprawą kryminalną, że to nie jest przekroczenie, że to jest poważna sprawa dla społeczeństwa, no a szczególnie dla tych dzielnic, tam gdzie ci ludzie bardzo często nie mają zaplecza tego sklepowego i oni sami sobie niszczą. Także to jest komunistycznie poprawność komunistyczna, żeby nie nazywać rzeczy po imieniu. Także to jest po prostu tak jak powieść 1984 czy farma zwierząt, to jest to, co się na naszych oczach dzieje. Ostatnio właśnie prezydent tego sklepu sportowego, przepraszam, ten prezydent sklepu sportowego Dyks, no to tłumaczył, że te zyski są coraz mniejsze, no i
są pewne kwestie kryminalne, no ale tego nie podkreślał. Foot Lockers, no to też jest taki wielki sklep z rzeczami sportowymi plus właśnie buty sportowe. No i podkreślił to, że inwentaryzacja się skurcza. No, kłamią na potęgę, tyle tylko powiedział, że inwentaryzacja się skurcza do poziomów dosyć niebezpiecznych i do poziomów, kiedy trudno będzie prowadzić biznes. Tak? Także to jest jakieś takie ostrzeżenie. No i właśnie powiedział, że cały ten zorganizowany bandytyzm i to złodziejstwo powoduje, że kompanie będą musiały coś robić. Home Depot, no to jest taki sklep z materiałami do renowacji domów, ale dla takich prywatnych właścicieli, no tam dużo też kupuje fachowców, no ale wszędzie jest złodziejstwo dzięki właśnie temu, że zamienili przestępstwo na przekroczenie. Teraz w wielu tych sklepach to pasta czy szampony, czy jakieś inne rzeczy, po prostu wszystko jest, zaczyna być w szafach. Tam ktoś, kto chce kupić, no to po prostu sprzedawca przychodzi, otwiera i się kupuje. Nic nie ma na wierzchu, bo do tej pory, tak jak poglądacie YouTube, nie wiem, czy w Polsce pokazują, ale to wpadają, biorą wielkie takie torby i tak jak idzie i po prostu tam nikt nie podskakuje. No wszyscy ci postępowi socjaliści, wszyscy ci komuniści, no to im to gra, no bo jak rozwalą społeczeństwo, to zaraz przyjdą, powiedzą, że to do momentu, kiedy im to pasuje, żeby rozwalać państwo, no to jest to rozwalanie. No a później przyjdą, zrobią urzędy bezpieczeństwa, zrobią KGB, zrobią policję i jak dojdą absolutnie do władzy, wyeliminują przeciwnika politycznego, no to będzie po prostu taki typowy komunizm i po prostu bicie tych złodziei. Na razie złodzieje są dobrzy, no to dlatego, że rozwalają państwo, później będą niewygodni. No tak jak się dzieje za każdym razem, to właśnie w ten sposób się dzieje. No ale te korporacje powinny zacząć mówić prawdę. Dopóki korporacje nie będą mówiły prawdy, no to nic się nie stanie. Dopóki politycy nie będą mówili prawdy, no ale oni nigdy nie mówią prawdy, to też nic się nie stanie. No ale biznesy, Ameryka, wolny rynek, kapitalizm, ci ludzie po prostu teraz tańczą tak, jak im komuniści każą. I to jest właśnie to niebezpieczne. Także wszyscy ci prezydenci tych firm muszą zacząć mówić normalnie do społeczeństwa. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jeszcze eczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość, czyli tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, nie dajcie się oszukać. Komuniści kłamią w żywe oczy i są w stanie zniszczyć własny naród, są w stanie zniszczyć własny kraj, są w stanie zniszczyć własne państwo, tyle tylko, żeby się dostać do władzy. Bo te 10-20% tych biurokratów, polityków, ta cała budżetówka, urzędówka, to wszystko ci ludzie, oni mają w nosie całą tą resztę. Oni po prostu prowadzą te biedne społeczeństwo jak owce na rzeź. Zdrowia dla normalnych.